19 sierpnia 1960 roku. Discoverer 14 wychodzi na orbitę biegunową. Ma na pokładzie kamerę panoramiczną i 9 kg filmu. Satelita wykonywał zdjęcia Ziemi, a następnie zrzucał z orbity kapsuły z filmem. Były one przechwytywane przez samolot. Kapsuła opadała na spadochronach, a samolot rozwijał linę, o którą zaczepiał ładunek. Połów sezonu. Flying Boxcar chwyta kapsułę zrzuconą z satelity Discoverer. Udaje się przy drugim podejściu. Discoverer 14 podczas 17 okrążeń sfotografował 2 400 000 km kwadratowych sowieckiego terytorium. Więcej niż wszystkie misje U-2 razem wzięte. Program Korona trwał 12 lat. Satelity wykonały ponad 800 000 zdjęć, w tym obiektów związanych z pociskami balistycznymi i z energią jądrową. Dzięki tej wiedzy uniknęliśmy nadmiernej rozbudowy naszych sił w obawie przed nieznanym zagrożeniem. Mogliśmy planować realistycznie. Satelity rozpoznawcze pozwoliły zrozumieć potencjał Związku Radzieckiego. Upadł mit przepaści w dziedzinie rakiet. Można było ocenić tempo prac prowadzonych przez Sowietów i skalę ich arsenału jądrowego. Korona należy już do historii. Wyznacza pewien przełom. Był to najdłuższy i najbardziej udany z wczesnych programów rozpoznania satelitarnego. Korona przetarła szlaki orbitalnym zwiadowcom. Utorowała drogę nowszym systemom.